usiądźmy, zanim rozpoczniemy liturgię. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić, powitać wszystkich na tegorocznej uroczystości dożynkowej w gminie Tuchów, gdzie rozpoczynamy te uroczystości od Eucharystii, a więc od dziękczynienia za dar plonów tegorocznych. Chcemy spotkać się tu przed obliczem Matki Bożej Tuchowskiej, aby dziękować Bogu za posługę rolników, którzy żywią, którzy bronią, którzy dostarczają nam tego codziennego chleba. Czynimy to tradycyjnie od dziesiątków lat. Dlatego bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich rolników, tych, którzy dziękują za tegoroczne plony. Dziękuję za te piękne wieńce dożynkowe. Dowiedziałem się, jest ich 17, za chwilę je wymienię, z jakiej miejscowości. To więcej niż na uroczystościach powiatowych. Tym bardziej cieszymy się i dziękujemy za te piękne wieńce, za ten symbol waszej trudnej pracy na roli. Pozdrawiam więc panią burmistrz Tuchowa, panią Magdalenę Marszałek, gospodarza naszej gminy w stroju ludowym. Pozdrawiam w osobie pani burmistrz również wszystkie reprezentacje wieńcowe w pięknych strojach ludowych. Dziękuję za kultywowanie tej pięknej naszej polskiej tradycji. Pozdrawiam bardzo serdecznie również przewodniczącego Rady Miejskiej pana Stanisława Obrzuta wraz z radnymi gminy Tuchów. Pozdrawiam również radnych powiatu tuchowsko-tarnowskiego. Pozdrawiam sołtysów całej wsi gminy Tuchów. Szczególnie serdecznie witam rolników, pszczelarzy, mieszkańców naszej gminy. Pozdrawiam także starostów tegorocznych dożynek, którzy przybyli z chlebem z nowego zboża i złożą ten chleb jako dziękczynienie, jako dar ołtarza. Pozdrawiam a więc starościnę tegorocznych dożynek, panią Małgorzatę Oleksowicz z Piotrkowic. Pozdrawiam także tegorocznego starostę dożynek, pana Piotra Sarada z Mężnieopackiej. I witam wspomniane już delegacje dożynkowe ze wsi Burzyn, Buchcice, Dąbrówka Tuchowska, Jonówka Tuchowska, Lubaszowa. Pozdrawiam również ojca proboszcza z Lubaszowej, ojca Michała, który sprawuje tę Eucharystię razem z nami. Pozdrawiam także reprezentację, delegację wieńcową z Mesznej Opackiej, Karwodrzy, Kozłówka, Łowczowa, Piotrkowic, Trzemesny, Zabłędzy, Siedlis, także Stuchowa, z Osiedli, Kielanowice, Gardka, Tuchowa, Prawobrzeżnego i Tuchowa Lewobrzeżnego, Biały. A więc w sumie 17 delegacji wieńcowych. To piękna tradycja, że po zakończonych żniwach, po zebranych plonach w naszej świątyni tu przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej możemy dziękować jako cała gmina za ten dar tegorocznych zbiorów. Poprzez święte delegacje i wszyscy zebrani udamy się do Tuchowskiego Amfiteatru, w którym będzie się odbywać dalszy ceremoniał dzielenia chlebem i dożynkowe świętowanie. A msza święta, którą za chwilę rozpoczniemy, będzie sprawowana w następujących intencjach. Dziękczynna za szczęśliwe zbiory, zachowanie gradu, nawałnic i nieszczęść, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców Karwodrzy i ich rodzin, dla mieszkańców Kielanowic i ich rodzin, mieszkańców Zabłędzy i ich rodzin, a także mieszkańców ulic Dalekiej, Wołowej, Promiennej, Strzeleckiej i rodzin tam mieszkających, a także mieszkańców Garku i ich rodzin. Modlimy się także
o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla radnych samorządu tuchowskiego i ich rodzin. Złóżmy więc na tym ołtarzu wraz z chlebem i winem również owoce tegorocznej pracy narodu. Powstań. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który jesteś blisko ludzi skruszonych w sercu i ocalasz upadłych na się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój dobrej woli. Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Jozłego. Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów, zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu.
naród wówczas odrzekł tymi słowami: dalecy jesteśmy od tego, byśmy mieli opuścić Pana, a służyć cudzym Bogom. Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przed całą drogą, którą szliśmy? I wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy, my również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Masz słowa życia wiecznego. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W
synagodze w Kafarnaum, Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem, lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Czcigodni goście, wymienieni przez ojca proboszcza, proszę mi wybaczyć, że nie będę powtarzał tych powitań. Witam was bardzo serdecznie, siostry i bracia, jako ten, który dzisiaj głosi Słowo Boże. Wypadło mi, z czego się bardzo cieszę, na tej uroczystości pięknej, na którą przychodzimy z sercami pełnymi wiary i wdzięczności tutaj, by stanąć przed Bogiem. Kiedy patrzę na ten chleb, o który troszczycie się na co dzień i jako władze samorządowe, władze naszej gminy i jako wy, drodzy rolnicy, rodziny, siostry i bracia tu zebrani, to takie nasuwa mi się porównanie, również patrząc na ten piękny chleb tutaj, który pewnie zostanie złożony za chwilę w procesji z darami na ołtarzu. Nasuwa mi się takie porównanie, że tak jak troszczymy się o ten chleb doczesny, pokarm doczesny, Bóg troszczy się dla nas o pokarm duchowy, pokarm dający życie wieczne. I chciałbym więcej powiedzieć o tej pięknej uroczystości, która nas tutaj gromadzi, uroczystości dożynkowej, której tradycje w naszej kulturze i w naszej ojczyźnie są tak wielkie, tak długie, ale pozwólcie, bo czas też nagli przecież. Chciałbym się skupić dzisiaj na pokarmie dla naszego ducha, na tym, co jest istotne dla naszego zbawienia, czym Bóg każdej niedzieli, gdy się gromadzimy na mszy świętej, karmi nas. I dzisiejsza niedziela, akurat tak się złożyło w tę piękną uroczystość dożynkową, to jest 21. niedziela zwykła, ale na nią przypada takie szczególne Słowo Boże, które jest pokarmem, myślę, nie tylko dla nas osobiście, dla całego Kościoła, całego narodu, całego świata, całej ludzkości. Cóż to jest za pokarm, który syci tyle milionów, miliardów ludzkości? Pozwólcie, zacznę takim trochę, pewnie może zdziwicie się, przykładem. Pewna dziewczyna
jeszcze w czasie swoich studiów poznała chłopaka. Kilka miesięcy po ukończeniu przez nią studiów, tym dwojgu młodym ludziom urodziło się dziecko. Po kilku latach wspólnego mieszkania dziewczyna zapytana przez rodzinę, dlaczego nie bierze ślubu, chodzi o ślub kościelny, odpowiedziała: ja jeszcze nie dojrzałam do ślubu. Chciałbym spojrzeć na to coraz częstsze zjawisko i praktykę związków niesakramentalnych w życiu społecznym i w Kościele z perspektywy Słowa Bożego, jakie daje nam pod rozwagę dzisiejsza niedziela. Myślę, że to spojrzenie obejmuje nie tylko te związki niesakramentalne, które nie mają żadnej przeszkody do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, ale także i takie przypadki, które tę przeszkodę posiadają z racji wcześniej zawartego małżeństwa, przynajmniej przez jedną stronę. Cóż takiego mówi nam dzisiejsze Słowo Boże? Mówi o poprawnym rozumieniu małżeństwa. To drugie czytanie, które słyszeliśmy z listu do Filipian, oraz o roli wiary w Boga, w Jezusa Chrystusa, w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. I moglibyśmy przyporządkować tutaj doskonale pierwsze czytanie i Ewangelię. Małżeństwo, jak dowiadujemy się z ust samego Jezusa, jest rzeczywistością życia doczesnego. Pan Jezus powiada do Saduceuszów: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Te słowa znajdziemy w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 20. Oznacza to, że w życiu wiecznym nie ma małżeństwa. Święty Paweł w odczytanym fragmencie listu do Efezjan wyjaśnia małżeńską relację męża i żony poprzez relację Chrystusa do Kościoła. Apostoł narodów wyraźnie podkreśla, że relacji między małżonkami nie można poprawnie zrozumieć bez odniesienia jej do relacji Chrystusa ze swoim Kościołem. Jak wygląda ta relacja Chrystusa i Kościoła? Święty Paweł pisze: Chrystus jest głową Kościoła. Chrystus umiłował Kościół. Chrystus oddał za Kościół swoje życie. Chrystus opuścił niebiosa, połączył się ściśle ze swoim Kościołem i stanowi z nim jedno. Drodzy małżonkowie, tutaj zebrani, nie rozumiejcie wybiórczo tych słów świętego Pawła, że na przykład małżonkowie, żony mają być poddane swoim mężom. To są pewne obrazy, przenośnie, jakich używa święty Paweł, aby wyjaśnić rolę małżeństwa w naszym doczesnym pielgrzymowaniu. To, co najważniejsze jest w nauce świętego Pawła, to to, że jest to sakrament i do przyjęcia tego sakramentu potrzebujemy wiary. Chrześcijańskie małżeństwo jest oparte na miłości, wierności, jedności i nierozerwalności.
Święty Paweł uczy nas także, że Chrystus jest głową nie tylko dla małżonków, ale dla nas wszystkich należących do Kościoła, a więc i małżonków, i osób duchownych, i osób stanu wolnego. On umiłował nas wszystkich, On oddał swoje życie za nas wszystkich, On z nami połączył się tak ściśle, że stanowimy jedno z Nim. Jako ludzie wierzący w Boga swoje życie możemy jedynie wtedy pojąć i zrozumieć, kiedy będziemy je przeżywać i pielgrzymować z wiarą w Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie. Kiedy odrzucimy wiarę w Boga lub ją utracimy przez zaprzestanie praktyk religijnych, wówczas zniekształci się nam obraz samego Boga, ale także i obraz ziemskiego życia człowieka. Tak się staje, kiedy odrzucamy wiarę z naszego życia. Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego bardzo mocno akcentuje nie tylko małżeństwo, ale właśnie wiarę w Boga. Jozue zna skłonności Izraelitów do obcych bogów w ziemi Kanaan i dlatego zachęca cały naród Izraela do służenia Bogu, a jego pytanie, komu chcecie służyć, ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania się postawy wiary u Izraelitów. Jozue zachęca Izraelitów, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Ja sam, powiada Jozue, mój dom chcemy służyć Panu. Możemy uwspółcześnić te słowa Jozuego i dodać, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć. Czy ludziom wpływowym tego świata, którzy odrzucają Boga, wiarę w Niego, dyskryminują ludzi wierzących, ośmieszają ich, prześladują, mordują? Czy chcecie postępować według horoskopów, pseudomądrości, wróżek, wróżbitów i poddawać się ich zaklęciom? Czy chcecie praktykować okultyzm, medytacje wschodnie i z nich czerpać odnowę ducha? Czy chcecie służyć ludziom, którzy odrzucają biblijne małżeństwo i promują małżeństwa bez sakramentu, rozwody, małżeństwa osób tej samej płci, ideologię gender? Jakże długa mogłaby być lista współczesnych zagrożeń dla wiary w Boga i Jezusa Chrystusa. Naród Izraela, jak czytamy dalej w księdze Jozuego, odrzekł temu wielkiemu prorokowi, duchowemu przywódcy, że on chce służyć Panu, ponieważ on jest jego Bogiem. Tak Izrael definiuje się, określa swoją tożsamość. Bóg jest naszym Panem, naszym Bogiem i Jemu chcemy służyć. Tak jak naród Izraela wyznał wiarę w Boga i wybrał Go, tak również apostołowie w osobie świętego Piotra wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa. Zapytani przez Jezusa, czy wy chcecie odejść, święty Piotr wyznaje Jezusowi, Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Siostry i bracia, dzisiejsze Słowo Boże
które tak mocno podkreśla zbawienną rolę wiary w Boga i Chrystusa w życiu doczesnym. Pozwala nam to dzisiejsze Słowo Boże stwierdzić, że ludzie żyjący bez ślubu, decydujący się na dzieci, ale nie decydujący się na sakramentalne małżeństwo, to ludzie, którzy nie wierzą w Boga i nie chcą służyć Bogu. To ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa lub odeszli od Niego, od Jego nauki, tak jak ci z dzisiejszej Ewangelii, bo nie zależy im na życiu według nauki Chrystusa i na karmieniu się Jego ciałem, które daje życie wieczne. Człowiek, który wierzy w Boga i w Chrystusa, musi odpowiedzialnie podchodzić do małżeństwa i rodziny. Dziecko nie jest zabawką, dziecko nie jest też dowodem dojrzałości chłopaka czy dziewczyny. Dowodem dojrzałości człowieka jest wiara w Boga i wiara w Jezusa Chrystusa. Dziecko dla człowieka wierzącego to wielka odpowiedzialność przed Bogiem, przed rodziną, społeczeństwem i państwem. Tę odpowiedzialność za dzieci, prawdziwą dojrzałą miłość, realizuje się w chrześcijaństwie na dwóch filarach. Na wierze praktykowanej i na sakramentalnym małżeństwie, które jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Wiara praktykowana i sakrament małżeństwa to takie dwa filary, na których chrześcijanie wypełniają swoje powołanie. Powołanie, jakim obdarza ich Bóg. Rodzicielstwo bez praktykowanej wiary i bez sakramentu małżeństwa jest rodzicielstwem, które sprzeciwia się Bożemu zamysłowi zbawienia człowieka. Pozbawia rodziców Bożego błogosławieństwa takie rodzicielstwo. Takie rodzicielstwo jest rodzicielstwem, które przynosi wiele cierpienia samym rodzicom, ich rodzinom najbliższym. Jednak najwięcej cierpienia i strat w wymiarze duchowym takie rodzicielstwo bez praktykowania wiary i bez sakramentu małżeństwa przynosi samym dzieciom. Siostry i bracia, wierzący w Boga i Jezusa Chrystusa, dziewczyna, która odpowiedziała, że jeszcze nie dojrzała do małżeństwa, powiedziała prawdę. I tej dziewczynie, i wszystkim osobom, które podobnie jak ona mówią, że jeszcze nie dojrzeli do małżeństwa, pragnę powiedzieć, że jeżeli chcecie dojrzeć do małżeństwa, przyjdźcie do Jezusa Chrystusa, uwierzcie w Niego i praktykujcie swoją wiarę. Nie bójcie się tak żyć, jak uczy nas Bóg, ponieważ On oddał za nas swoje życie. Nie bójcie się być ludźmi wiary w prawdziwego Boga. Nie podążajcie za różnorakimi współczesnymi bóstwami. Te bóstwa wymyślają ludzie, którzy nie tylko odeszli od Boga, od Chrystusa i od Kościoła, ale nierzadko są ludźmi szalonymi i obłąkanymi. Pamiętajmy, że za wierną służbę Bogu i Chrystusowi otrzymujemy nagrodę już tu na ziemi i życie wieczne. Amen. Do Boga, naszego najlepszego Ojca, przez wstawiennictwo niepokalanej Maryi Dziewicy,
czczonej w duchowskim obrazie, zanieśmy wspólne modlitwy, wypraszając potrzebne łaski dla osób pracujących w rolnictwie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby byli pasterzami mocnej wiary, zdolnymi zapałać innych ogniem Bożej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy otrzymali od społeczeństwa mandat rządzenia naszym krajem, aby dzięki ofiarnej, uczciwej i odpowiedzialnej służbie dla narodu prowadzili Polskę ku dobru duchowemu i materialnemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników i ich rodziny, którzy w dziękczynieniu za zbiory przynoszą wieńce dożynkowe, aby potrafili stawiać czoło problemom, których doświadczają i nie tracili nadziei na lepsze jutro. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi biednych i głodujących, aby każdemu człowiekowi na świecie nie zabrakło powszedniego chleba i abyśmy umieli dzielić się z nim potrzebującymi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich doświadczonych cierpieniem i chorobą, aby Bóg obdarzył ich zdrowiem, a czas szczególnego bólu był światłem ku przyszłości i czasem zwrócenia się do Boga Ojca z całkowitym zaufaniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy przyjmując słowo dobrej nadziei i dając świadectwo miłości, żyli wiarą w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię, by przynosiła plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi, snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary, nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, kto będzie w niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdostojniejszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty nam dajesz obfite plony doczesne. Uświęć dary zebrane z urodzajnej ziemi, które składamy na dziękczynną ofiarę i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia Pana Twoje, osana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Wojciechem, Stanisławem, Andrzejem, Stanisławem Kostką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się modlić, prosić w sposób szczególny o ten chleb codzienny, ale również i o ten chleb, który zapewnia nam życie wieczne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Cieszymy się, że możemy w tej wolnej tu przestrzeni przeżywać tę radość, dziękczynienia za plony tegoroczne i życzymy też dalszego pięknego świętowania. Na dalsze nasze życie, chrześcijańskie życie, na przynoszenie dobrych owoców naszego życia, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.